Cześć kochani. Dzisiaj będzie tak troszkę lingwistycznie. Ja szybciutko nastawiam budzik, bo to jest nasza kolejna pięciominutówka, czyli taki krótki film, w którym ja nastawiam budzik na 5 minut i staram się wykorzystać ten czas jak najefektywniej, żeby zainspirować was albo powiedzieć coś, co mi daje do myślenia i mam nadzieję, że niektórych z was też podrapie w głowę. W ostatniej pięciominutówce lekko przekroczyłem ten czas, więc dzisiaj postaram się nadrobić i będzie o Słowach, słowach, których nasi tłumacze używają, żeby przekazać nam pewne biblijne myśli. Po czołóweczce zaczynamy. Jak wiecie, pracuję nad Ewangelią Jana, nad rozważaniami do Ewangelii Jana i czytając ósmy rozdział, tam czytam w dwunastym wersecie, kiedy Jezus kolejny raz przemówił do nich i powiedział, ja jestem światłością świata. I zacząłem szperać po takich najpopularniejszych biblijnych tłumaczeniach i większość tłumaczy, mówi, ja jestem światłością świata, pastor Piotr Zaremba używa sformułowania, jestem światłem świata. I zacząłem zastanawiać się, dlaczego nasi tłumacze używają, w ogóle archaizują język Biblii. Dlaczego to greckie słowo fos, które znaczy światło, tak jak angielskie light, niemieckie liść, to greckie słowo phos znaczy po prostu światło. I czy teraz to jest takie bardziej majestatyczne, kiedy Jezus mówi, że jest światłością, a nie światłem świata? Światło jest bardzo praktyczne, światłość jest jaka duchowa. I przez to czytając Ewangelię, zaczynamy myśleć, jeżeli te słowa się tak zaczyna zamieniać, że zamiast futryny mamy drzwia, zamiast kobiet niewiasty, zamiast jedzenia spożywanie, zamiast siedzenia zasiadanie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ten język tak troszkę archaizujemy, wtedy Ewangelia przestaje być praktyczna, bo światło jest hiperpraktyczne. Światło mamy w domu, światło zapalamy, światło włączamy. Nikt nie mówi zapal światłość. Wyłącz tę światłość wieczorem przed pójściem dzieci spać. Wyłączcie tę światłość. Nie, włączamy, wyłączamy światło. I Jezus mówi: Ja jestem światłem. Niesamowicie praktyczne przesłanie. Natomiast kiedy zaczynamy, tak Jezus jest światłością, konotacje są takie duchowe. Yy, zaczynamy myśleć o jakimś duchowym oświeceniu. Yy, zaczynamy myśleć, nie wiem, o, o jakichś kręgach tajemniczenia, o obcowaniu ze światłością. Yy, a światło jest proste, tak jak światło w latarce, yy, kiedy wyłączą prąd, pozwala nam zobaczyć, co jest wokół nas, pozwala nie przewrócić nam się o przeszkody, które nas spotykają. I to proste zdanie, ja jestem światłem. To jest właśnie to, co, co znajdujemy w Jezusie. Jezus jest światłem dla świata. Nie przewracamy się w tym świecie, omijamy przeszkody, dlatego że On pozwala nam je dostrzec. Chroni nas i przynosi życie. Tam, gdzie nie ma światła, nie światłości, ale światła, w szklarni, w ogródku, tam umierają rośliny. Tam, gdzie jest światło, pojawia się życie. Jezus przynosi światło. Więc daje życie. I można by tak mnożyć te przykłady, natomiast chcę tak zostawić nas z tą jedną myślą. Ewangelia jest bardzo praktyczna. Kiedy ją przeduchawiamy, gubimy jej taki praktyczny wymiar. Więc życzę Wam dobrego dnia z Jezusem, który jest naszym światłem. Po prostu naszym światłem. Dzięki Niemu widzimy to, co widzimy. Dzięki Niemu mijamy to, co niebezpieczne. I dzięki niemu przychodzi życie do naszego życia, tak naprawdę ożywamy. Tak jak wszystko, co żyje, ożywa dzięki temu, że ma kontakt ze światłem. Jezus jest naszym światłem. Miejcie dobry dzień, i niech Ewangelia w Waszym życiu po prostu jak najpraktyczniej przejawia się i działa, bo, bo na tym polega chrześcijaństwo, żeby to było takie praktyczne i normalne, zwyczajne i codzienne życie z Jezusem. Do zobaczenia w kolejnej pięciominutoweczce. Pięciominutoweczce. strasznie to trudne słowo. Na razie.